Dzień dobry Państwu, Angelika Kłos, zapraszam na sport. W ramach 26. kolejki pierwszej ligi Miedź Legnica bezbramkowo remisuje z Odrą Opole. Po tym starciu legniczanie zajmują 9. miejsce w tabeli. Pojedynek sąsiadów z tabeli zapowiadał się emocjonująco, gdyż oba zespoły walczą o miejsca w barażach do Ekstraklasy. Na boisko żadnej z drużyn nie udało się pokonać bramkarza rywala. Myślę, że remis to raczej jest wypadek, w których dwie drużyny są ciężko ranne i nie ma żadnego zwycięzcy, bo i my, i Odra potrzebujemy bardzo punktów. Mieliśmy swoje okazje i w pierwszej połowie, i w drugiej. W drugiej miała Odra też okazję, więc myślę, że drużyna, która by przechyliła jedną bramkę, to raczej by przechyliła mecz na swoją korzyść. My niestety nie skorzystaliśmy ze swoich okazji i to sprawiło, że trochę nerwowości się wkradło w drugiej połowie. Musimy się uczyć te sytuacje wykorzystywać, bo dwie, trzy sytuacje na połowę to zawsze jest ok. Trzeba po prostu je wykończyć i przechylić mecz na swoją korzyść. Tego się musimy nauczyć jak najszybciej, bo przed nami mecz derbowy. Wiem, że nam ambicji nie zabraknie i będziemy walczyć o trzy punkty. Musimy dodać te dużo umiejętności, a szczególnie tą umiejętność wykańczania akcji, być trochę spokojniejsi z piłką w polu karnym. W sobotę Miedź zagra z Chrobrym Głogów. Chrobry Głogów musiał uznać wyższość lidera z Gdyni. Arka wygrała spotkanie 2-1, a honorowe trafienie dla Głogowian zanotował Robert Mandrysz. Ostatnie tygodnie są bardzo dobre w wykonaniu Chrobrego Głogów, jednak lider tabeli okazał się za silny. Dzisiaj pełna kontrola ze strony Arki w pierwszej połowie, nie ma co dyskutować. Byliśmy w stanie odpowiedzieć tylko stałym fragmentem na 30-35 minucie, próbować zaskoczyć, ale nie oszukujmy się. No, pierwsza połowa potyknął do Arki, bardzo mocne tempo. Cieszę się pomimo wszystko, że próbowaliśmy się postawić w drugiej połowie. Ta bramka kontaktowa na pewno zmieniła trochę oblicze tego meczu, ale Arka też przez te 20 minut bardzo mądrze grała i nie dała się wrzucić w ten chaos samego wyniku, więc kontrola i, tak jak powiedziałem, wynik zasłużony. No, my szukamy pozytywów, na tyle nas dzisiaj było stać i tyle mogliśmy dzisiaj w tym meczu zrobić przy całym szaleństwie tego meczu. Ostatnią piłkę pół metra zabrakło, żeby oszukać troszeczkę przeznaczenie, no ale tak jak powiedziałem, jeszcze raz gratulacje, bo zasłużone zwycięstwo Arki i mam nadzieję, że zmierzają tam gdzie zmierzają. Chrobry po tej kolejce dalej utrzymuje bezpieczne miejsce w ligowej tabeli. W meczu trzeciej ligi piłkarskiej Górnik Polkowice zremisował u siebie z Wartą Gorzów Wielkopolski 1-1. Remis dla zielono-czarnych uratował Maciej Bancewicz. Górnik chciał w tej rundzie gonić czołówkę ligi, jednak regularnie gubi punkty. Tym razem remis został uratowany w 90. minucie. Ostatnie mecze nie byli tak, jak mówimy, brakowało naszym wykonaniem, ten determinacja, ten duet walka, tego zło sportowo. Tego wszystkiego, które dzisiaj naprawdę nie mogą zabrać drużynę, że nie chciał tego pokazać. Tak jak mówi trener, oczywiście może być z takim dlaczego stracenie bramka, ale jeżeli po przerwie jest 2-0 za nas, to inaczej by rozmawialiśmy. Mieliśmy bardzo, bardzo wygodne sytuacje, które niestety nie dało tego skutku, który chcieliśmy, żeby prowadzić tego tak. Widzieliśmy, że Warta będzie dało, to znaczy nas piłkę, wiadomo, my chcemy, to jest nasz pomysł, to jest nasz nazywany cała filozofia gramy, chcemy cieszyć, chcemy odebrać radość, pomimo tego, ale radość wezmę wtedy, kiedy wynik jest. Za tydzień zielono-czarni zagrają z rezerwami Górnika Zabrze. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie sportu. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.